każdy punkt cenny, ale czy można powiedzieć, że dziś tylko remis? No, myślę, że nie. No, z przebiegu całego meczu no, ja mogę mówić tylko w samych superlatywach o moich zawodnikach dzisiaj, o w ogóle o postawie mojego zespołu. Także no, świetna praca wykonana. Byliśmy dzisiaj bardzo osłabieni dzisiaj byliśmy przed tym meczem, a graliśmy no, z zespołem, który jest kompletny, jest doświadczony, jest zespołem, który właściwie jest gotowy do tego, aby wygrywać na wysokim poziomie grać, także cieszę się wiadomo z tego, że nie przegraliśmy dzisiaj. Zabrakło troszeczkę, wiadomo, Marcinowi przy tej ostatnim strzale, ale spokojnie, no, my walczymy dalej. To nie jest tak, że to pudło sprawiło, że pozbawiło nas szansy na brązowy medal, także naprawdę spokojnie, mam jeszcze dwa kroki przed nami i dużo, dużo jeszcze pracy, ale wierzę w ten zespół, wierzę, że w tym roku potem medal sięgniemy. No i trenerze, to ostatni taki mecz tutaj w Toruniu, pewnie szczególnie dla pana. No tak, już miałem okazję podziękować kibicom, bo te 3 lata właściwie w ich wykonaniu również były fantastyczne i no, czuć bardzo to wsparcie. Dzisiaj naprawdę byli niesamowici, zagłuszali właściwie, tworzyli fantastyczną atmosferę, także wielkie podziękowania. Dzisiaj mogę na razie podziękować tylko kibicom, bo wiadomo, że jeszcze z zawodnikami się nie żegnam. Natomiast kibicom naprawdę za ich fantastyczną postawę wielkie dzięki i mam nadzieję, że tutaj futsal w Toruniu się będzie rozwijał i że będzie przyciągał jeszcze większą grupę tych no, kibiców futsalu, także tego życzę Toruniowi oczywiście. Ja bardzo dziękuję. Jeszcze przed meczem z Piastem, Nikola Nagu dzisiaj kilka razy liczył na pomoc medyka. Jak się czuje, czy będzie w formie na kolejny mecz? To znaczy, w formie jest świetnej, natomiast myślę, że ze zdrowiem też nie będzie źle i musimy się zregenerować. Bardzo ciężki mecz dzisiaj pod względem fizycznym, ale spokojnie, mamy kolejny mecz dopiero w niedzielę, także cały tydzień czasu i myślę, że dobrze się przygotujemy do tego meczu. Dziękuję. Kola z Gattą, zawsze pracę masz za dwóch, a tutaj jeszcze jakaś kontuzja tam się chyba pojawiła w tym spotkaniu. No tak, no. Graliśmy z mistrzami Polski, tak? To nieważna kontuzja, nie kontuzja, to chcieliśmy grać i wygrać ten mecz, ale niestety nie udało się, nie wiem, ta trzecia bramka chyba mogą zostawić, nie dotykać, bo chyba nie trafiło bramce, ale no już trudno. Wyjdziemy dalej, bo mamy jeszcze 2 mecze i ten medal, jeszcze tam będziemy walczyć o niego na pewno. No właśnie, ostatni mecz przed własną publicznością. Jak ocenisz postawę swoich kolegów, ale również i kibiców? Nie, no co do kolegów, naprawdę nie mam pretensji, do kibiców tak samo, nie, że naprawdę super, fajnie, dzisiaj dawaliśmy, nawet nie wiem, wszystko, nawet 120% dawaliśmy na ten miejsc dzisiejsze chłopacy. Także naprawdę cieszę się, że mam taką, gram z taką drużyną, takie chłopacy znam i cieszę się, że jestem tutaj z nimi, że poznałem ich i naprawdę dzisiaj pokazali jeszcze raz, że jesteśmy drużyną i pokazywali się na boisku. Pozostał jeden punkt do walczenia w Gliwicach, jeśli nie, to trzeba będzie walczyć dalej w Chorzowie. Zrobimy wszystko, żeby nie przegrywać do końca playoffu. Trenerze, dzisiaj była szansa, aby znowu wrócić na czub tabeli. Niestety 2 punkty stracone w Toruniu. No tak, trzeba to stwierdzić, że 2 stracone. No, walczyliśmy. Staraliśmy się tutaj od początku narzucić, no ale swój styl i mimo wszystko, mimo tej bramki pierwszej, to byliśmy stroną dominującą. No ale nie czuliśmy się błędów. Takich, które nie przystoją takiemu zespołowi, który chce walczyć o mistrzostwo, bo bramki traciliśmy w dziecinny sposób i widocznie nie zasłużyliśmy na zwycięstwo. 2 mecze do końca, ale walka cały czas pozostaje, szansa na złoto jak najbardziej, szczególnie ten ostatni mecz będzie decydujący. Ostatni będzie decydujący, jak wygramy przedostatni. No. Także no, my dostaliśmy drugie życie, bo w pewnym momencie sezonu już nawet nie wiem, czy u nas była jakakolwiek wiara w to, że możemy powalczyć o mistrzostwo z rekordem, a teraz dostaliśmy drugie życie. No dzisiaj, znaczy powiem szczerze, że ciężko wygrać 5 meczy właśnie w tej fazie play-off i po 2 zwycięstwach teraz mamy remis, który nam zapewnił wicemistrzostwo Polski. No ale apetyty, że tak powiem, mamy większe, no musimy mieć większe. No, też widać, że jesteśmy przetrzebieni, mamy 9 ludzi do pola i już końcówki to gramy taką żelazną 5, 6 ludzi, którzy mają najwięcej jakości. No zobaczymy, no będziemy walczyć na pewno. Mamy w sobie jeszcze tyle chęci, żeby,
żeby powalczyć. Dariusz, dzisiaj w bramce trzeba było się dwoić i troić. Nie ustrzegłeś się błędów, ale rywale również. Remis chyba zasłużony z przebiegu gry. No, myślę, że bardziej Nikola Neagu się dwoił, troił. Ja tak naprawdę chyba 6-7 sytuacji miałem i 3 bramki puściłem, więc myślę, że bardziej Kola był bohaterem tego meczu, a uważam, że remis nie do końca sprawiedliwy, bo mieliśmy masę sytuacji. Sam Daniel miał chyba w drugiej połowie 4 gdzieś na pustą bramkę. No, nie trafiał, tak? No, gdzieś to szczęście uśmiechnęło się dla drużyny z Torunia, aczkolwiek bardzo grali ambitnie i myślę, że stawili duży opór i ciutkę ten remis im się też należy. Koledzy i trener mówią, że 2 mecze do końca i 2, które trzeba wygrać, jeśli marzy się o złocie. No dokładnie, no, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Zdawaliśmy sobie sprawę, że żeby zdobyć obronić ten tytuł, będzie trzeba wygrać wszystkie mecze i z takim nastawieniem walczymy w kolejnych spotkaniach. Jak ocenisz w takim razie kolejnych przeciwników, jeśli już pamiętam, Clirex, tak, i Rekord na koniec? Pogoń Szczecin i Rekord. No myślę, że no, ciężki przeciwnik, wicemistrz Polski z zeszłego sezonu i drużyna, która z nami walczy o tytuł, więc rywale z najwyższej półki, no cóż, no my się nie poddajemy, będziemy walczyć w tych 2 kolejnych meczach o 3 punkty, bo wicemistrzostwo już mamy zapewnione, więc to minimum, jakby powiedzieć, mamy, ale nas to minimum nie interesuje, chcemy obronić ten tytuł. Rozumiem, że mecz wczorajszy Pogoni z Rekordem oglądaliście bardzo uważnie. No ja akurat nie oglądałem, ale śledziłem wynik na bieżąco, więc na pewno ciutkę się denerwowałem. Myślę, że zawodnicy Rekordu też dzisiaj oglądali ten mecz i też przeżywali. No ale od tego są te właśnie dodatkowe mecze, żeby emocje były i tak będzie do końca.